Już za chwileczkę przyjdzie. Proszę pani. Już idzie pani, która się opiekuje. Kościółek. Kościółek XV wiek. Kościółek, proszę państwa, jakbyście się tak bardzo przypatrzyli dokładnie, to jest murowany i zarazem budowa szkieletowa. Mur pruski. Na czym to polega? Polega to na tym, że wypełnienie na przykład tej górnej części wieży są belki. Oczywiście jakby tam ktoś się wypowiadał, więc budownictwo szkieletowe i proszę państwa wypełnienie. Wypełnienie polega na tym, że czasami cegły i mówimy wtedy mur pruski, ale również gdyby tam była glina, jakieś tam kołki pionowe obrzucone powrócem słomy, obrzucone gliną sieczką, to też jest mur pruski, tylko inne wypełnienie. Mówimy, że to wtedy jest budownictwo szachulcowe. Ale tam na trasie jeszcze sobie takie elementy zobaczymy. W każdym razie, proszę państwa, na całym Pomorzu taki rodzaj budownictwa mieszany ceglano z murem pruskim jest charakterystyczny.
gentlemen, this is something they call a groundbreaker. So let me first apologize to the shirts and the ties for your makeup. 'Cause I'll make you ugly as soon as it drops. We're on a rampage, bubbles popping up before you know it. There's rubble and dust, 'cause we'll be fucking it up. Somebody say, you ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from here to Buckingham Palace. They're all moving. Hey Simon, we're fucking them up, turning them psycho. Everybody rock, let's bring the house down to rebel and up, 'cause we'll be fucking it up. Somebody say, you better run. Yeah, I predict an earthquake up in here. Hey, Olapa, this one's feeling like a straight 10 on the Richter scale, you know? Yeah! Fire, we about to set this place on fire. Without a match or lighter, don't do girlfriends. One night, let's make him see my not. If I want Christian or Kurt Geiger, I just phone up the designer. Doing all nighters, no days off. Grey hairs and a little bro weight loss. I predict. Disturbing London, got the whole city panicking. I be Nostradamus, this my nip, nigga. Yeah, I predict an earthquake up in here.